Siemaneczko, powoli kończy się sezon na egzotyki i będzie trzeba je chować do domu. Jak na razie jesteśmy w moim foliaku, no już troszeczkę podupada na zdrowiu ta marakuja, ale ta na przykład i obok wsadzona w gruncie radzi sobie całkiem nieźle. Cherry moja bardzo ładnie rozrosła się. Troszkę słabo się dzieje z tymi dracenami drako. Dostałem jakieś choroby grzybowej plam, ale zastosuję dzisiaj na nie oprysk, żeby tego grzybka zwalczyć. Juki dobrze rosną. Podobnie drzewka butelkowe. To największe. Ładną ma tutaj ten kaudeks. Naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Bananek Cavendish, jeden, który został mi jeszcze w foliowcu, fajnie sobie radzi, kręci cały czas listki. Tutaj klasyczny, zwykły daktyl również rośnie dobrze. Kufliki poprzesadzane do mojej mieszanki radzą sobie bardzo dobrze, rosną. Co do eukaliptusów cytrynowych, one są chyba dosyć wrażliwe, nie za bardzo lubią przesadzanie, bo parę mi zdechło, ale i popielatych mam jeszcze trochę i tych cytrynowych mi trochę zostało, także coś tam będzie. Kanny z nasion fajnie się wzmacniają przed zimą. Tutaj jeszcze głożyna chińska też, zobaczcie, kwitnie. O, zobaczcie, są pączki kwiatowe, są kwiatki. Wątpię, że coś w pierwszym roku na takim małym drzewku będzie. Jak się nawet jakieś zawiążą owoce, to oberwę, bo nie chcę tego drzewka męczyć, bo one przez całą zimę później rosną, te owoce. Taka jest po prostu filozofia tego drzewa, że późno kwitnie, później owoce dojrzewają w trakcie zimy. No, że u nas tam zimy dość ostre, więc pewnie będą dojrzewać w grudniu albo nawet w styczniu, więc to raczej już będzie się działo w pomieszczeniu, bo przez pierwsze lata chcę te drzewka stopniowo przyzwyczaić do naszych warunków. Niech pień trochę zgrubieje, żeby po prostu mi nie zmarzły. Tutaj cedrela chińska, drzewko warzywne, rosną również dobrze. I to by było na tyle z egzotyków, które mam w foliowcu. Wyjdziemy jeszcze sobie na chwilkę na dwór i później przejdziemy do zakątka. Jesteśmy już na dworze. Na dworze wystawiłem sobie gujawy, bo zauważyłem, że troszeczkę szkodzi im przebywanie pod osłonami. Zaczynają po prostu im się liście marszczyć. I doszedłem do takiego wniosku, że może być to spowodowane nadmiarem słońca, ponieważ ta gujawa, którą tu widzicie, stała sobie schowana pod inną rośliną i ona tak jakby mniej ucierpiała, natomiast te dość mocno im się poskręcały liście. Może to być spowodowane jakąś chorobą grzybową, jest to wielce prawdopodobne, ponieważ jakieś zmiany na liściach są widoczne, takie poszarzenia, ale może być to też podyktowane po prostu jakimś niekorzystnym warunkami fizjologicznymi, czyli tym światłem. Wydaje mi się, że też mogą być to przędziorki, tylko kurczę, słabo tutaj widać, za bardzo nie widać ich, więc na pewno przebywanie na dworze im pomoże, jeśli to są przędziorki, ponieważ deszcze, duża wilgotność, tego przędziorki nie lubią. Jak tu widzicie z tyłu, paulownia sobie rośnie, tutaj jeszcze pomidorek drzewiasty wsadzony do gruntu. No, szałwie to już takie mało egzotyczne. No i tu jeszcze mam kalokazje eskulenty wsadzone w grunt bezpośrednio. Już widać, że jesień nie dopada, liściki zamierają, ale troszkę podrosły. Także to było na tyle w ogródku, idziemy do zakątka. No, jesteśmy w końcu w zakątku tropikalnym. Jak widać, wszystko ładnie rośnie. Musa Cominata Dwarf Cavendish Grand Nine. Ostatnio na filmach Stalewiaka pojawiło się, żeby uważać na oszustów, którzy sprzedają Cavendisha pod Grand Ninem. Jak widać, tu mam Cavendisha, obok jest Grand Nine w takich samych donicach. Jest wyraźna różnica. Ten jest prawie dwa razy mniejszy od tego.
Tutaj mam jeszcze jednego Grand Nine i też jest większy. Także po prostu różnica jest zauważalna na pierwszy rzut oka. Jest wyraźnie większe są te Grand Nine'y. Widać, że już no niestety jakieś objawy choroby grzybowej się pojawiają. Dostanie dzisiaj zastosowany oprysk. Miejmy nadzieję, że pomoże. Tutaj cytrynki skierniewickie radzą sobie świetnie. Naprawdę ładnie rosną. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Tutaj taka bomba już sporej wielkości. Podobnie tamarillo. Naprawdę dorodne. W tej chwili no prawie mojego wzrostu. Bananek Musa Basio. Duże liściory, wielkie. Oj, zaczęło padać. I to dość mocno, pewnie słyszycie. Schowam się pod bananem. Nie. Za wiele mi to nie da. Ale trochę zawsze się osłonię. Tutaj zobaczcie. Piękny eukaliptus gumi. Oj. Przerwiemy na chwilę. Też trochę osłabł. Można dalej kontynuować. Dwie figi. Piękne. Jedna odmiany mi nieznanej, ale wizualnie wygląda na peretę. Tutaj odmiana brał w Turkej. Też już naprawdę pokaźna. To wszystko były malutkie sadzoneczki na wiosnę. Malusie. Po kilkanaście centymetrów wzrostu. I już są figi małe. Są naprawdę pokaźne krzaczory. Także jestem z nich mega zadowolony. Tutaj jeszcze morwy papierowe też fajnie sobie rosną. Melia już widać, że czuje jesień w powietrzu. Listki zaczynają żółknąć, zaczynają opadać. I powoli roślinka szykuje się na sen. Pieprz peruwiański. Rośnie super. Widać, że jemu akurat nie przeszkadza ta pogoda. Radzi sobie z tym dobrze. Podobnie cherry moja. Też fajnie na dworze sobie radzi. Fajnie te roślinki rosną. Gujawy. Zobaczcie, rosnące na dworze. Nic, zero skręcenia, zero jakichś takich falowań liści. Wszystko naprawdę fajnie rośnie. Tutaj trochę karpusy też dobrze sobie radzą. Wypuszczają te już liście właściwe, takie pierzaste. Także bardzo mnie to cieszy. Tutaj jeszcze mandaryneczki, cytrynki na zaszczepienie szlachetnymi odmianami. Fajnie te podkładki rosną. Tutaj duże krzaki pieprzu peruwiańskiego. Ładnie się rozgałęziło, wszystko zdrewniało, także to dobrze wróży przed zimowaniem. Tutaj mam trzy sadzoneczki Musa Velutina, które dostałem od stalewiaka. Zamówiłem i tak, te trzy zradzą sobie całkiem nieźle, bo one tutaj były na trochę mniejszej intensywności światła nastawione i ich tak nie przypaliło. Natomiast dwie sztuki, które mam tutaj, no niestety troszkę je słońce pokiereszowało, ale odbiją, liścia kręcą, więc dadzą sobie radę. Jak widać, ziemia popieczarkowa im odpowiada, ponieważ rosną. Tutaj nieśpliki japońskie, zobaczcie, to rośnie naprawdę świetnie, roślinka fajnie sobie radzi. Paulownie podobnie. Eukaliptusy, popielate eukaliptusy cytrynowe też rosną. Tak, jak widać, tutaj jeden umarł, no widać miał ze słaby system korzeniowy, coś mu nie pasowało, no trudno, posadzimy w to miejsce coś innego, tak? Jakiś grzybek go dręczył. Ale na przykład kuflik idealnie, tak? Nic się z nim nie dzieje. Podobnie tutaj wszelkiej maści sukulenty. Tutaj jeszcze zwykła morwa biała. Moja kolekcja macierzanek też bardzo dobrze rośnie. No i tutaj jeszcze mam, co to będzie, Cavendish czy Grand Nine? O Jezu, ciężko powiedzieć. Cavendish.
Przesadziłem go ostatnio do 10-litrowej donicy. Tutaj widać, troszeczkę go przyprażyło słoneczko, bo on był wystawiony z foliowca. Ale rośnie. Wszystkie cytrusiki też sobie dobrze radzą. Ten troszeczkę przyżółkł. Ale to już doszedłem do tego, że miał po prostu zbyt zbitą glebę, za mało przepuszczalną. No, zrzuci trochę liści, przecierpi i odbije jak wszystkie cytrusy. Tak, nie odbije, to mówi się trudno. I żyje się dalej. Tutaj marakuja bardzo ładnie. Teraz ich w badylach tak byle jak powtykanych sobie idzie. Kurkuma, super roślinka, naprawdę bardzo ładną kępę wytworzyła. Rośnie bujnie, pięknie. Kolejne z tamarillo. No i zobaczcie, wysiane z nasiona na wiosnę. Burgmansje już mają kwiaty i zakwitną mi w tym roku. To jest po prostu coś niepojętego. Pień gruby, tej grubości. Zobaczcie, jaki gruby pniak. Potężna roślina. Ona już jest mojego wzrostu prawie, czyli ma gdzieś około 1,70 m z donicą, więc nie jest źle. Tutaj maurelas, też malutka sadzoneczka była. Proszę, jaki piękny. Liściory kręci. Jego, jak widać, jakieś choroby grzybowe się nie imają. Nic się z nim nie dzieje. No ale tutaj to już jest moje po prostu szaleństwo. Musela, nie? Musela. Idzie jak burza. Odrostów ma chyba kilkanaście. Wychodzą z każdej pochewki liściowej po prostu odrost. I no, jestem mega, mega zadowolony. Na wiosnę wsadzałem coś tej wielkości jak ten odrościk. I teraz już mam taką ładną tą muselę. Naprawdę polecam, ten bananowiec jest spoko. Basjok, maureli, musela, super. Nawet te grandy też fajnie rosną na dworze. Z tym, że trzeba je zabezpieczyć przed grzybkiem teraz, bo już taka jest dość jesienna pora. No i tutaj jeszcze niespodziankowa roślinka, którą już skreśliłem, a jednak wyrosła. Krasnokwiat Katarzyny. Przekwit, jakieś owocki się zawiązały, zobaczymy, może się to wysieje. I cebulka wypuściła taką rozetkę, także całkiem sympatyczne. No i jeszcze to, co dzisiaj będę rozsadzał, mój nowy nabytek, kawa arabska. Tu mam około 15 sadzonek, no, kupione w dyskoncie. Roślinki, doniczuszki naszykowane, każdą wsadzę do osobnej, żeby miała swobodę. Wsadzę oczywiście w swoją super mieszankę. Zobaczymy, jak sobie będzie radzić. Kawy na dworze, no, trzymać nie będę. Ona już raczej w mieszkaniu, żeby się dobrze zakorzeniła, żeby miała stabilne warunki. Nie lubi ona bezpośredniego słońca, raczej stanowisko na oknie wschodnim, zachodnim jest dla niej bardziej optymalne, także idealna roślinka do mieszkania i do takiego wystawiania gdzieś w takie niemocno nasłonecznione miejsce latem. Także to było na tyle z egzotyków. Trzymajcie się, hej!